Witam Was serdecznie na takim mem teściku porównywawczym petardek, które będziemy sobie odpalać pod taką oto puszeczką z groszku zielonego i po prostu zobaczymy sobie, która z tych petardek, niektóre mają CE, niektóre nie, więc takie trochę porównanie starych do nowych petard. Zobaczymy, jak która mocno podbije naszą puszeczkę. I na finał będzie szalony pirat, który pewnie puszeczkę rozwali. No takie mini podsumowanie. Więc zaczynamy od tej strony, od K1, potem mamy petardę cierną K0202, Saluta Piccolo najnowsze od Jorge, RC1, K2, Tiger Thunder i Match Cracker dwustrzały. I na koniec oczywiście szalony pirat. Zaczynamy testowanie. Osobiście moim faworytem na pewno będzie raczej K2 i w sumie pewnie też K0202. K0202, a nie K0202. Jezu, co ja powiedziałem przed chwilą, nieważne. Bo oczywiście petardki są nieco większe od innych pikolaków. No taki po prostu teścik. Zobaczymy, która jest najmocniejsza i którą najbardziej się opłaca kupić. Więc zaczynamy testowanie. Od K1 idziemy tak, w tą stronę. Zobaczymy, jak K1 wysoko podbije tą puszeczkę. Jest nawet niezbyt daleko, uciekamy, bo nie ma sensu. Ty odpalisz K1, a ja ją przykryję. Wyciągnę trochę, bo piasek. Ładnie. O, K1 bardzo słabo. Więc teraz weźmiemy coś nieco mocniejszego. K0202. Odpalaj z tej strony, masz siarkę. One mają dosyć długi zapłon, więc nie ma co się stresować. O, i zdecydowanie o wiele mocniejsza. Teraz weźmiemy sobie salutka od Triplexa. Okej, odpalaj. I nieco mocniejszy od K1. Teraz Piccolo od Jorge. Może sobie nawet latarkę włączę, bo już się ciemno robi trochę. Na tym... Dobra, odpalaj. Piccolo od Jorge. Wow, naprawdę? Piccolo od Jorge najnowszy? Całkiem fajnie strzelił, całkiem. Nie powiem. Teraz RC1 bardzo mała od Pyromaxa. Nie pali się, czekaj, albo nie. Pali się czy się nie pali? Chyba nic nie... A nie, wybuchła. Ale mega słabo. Coś słabe te petardy, więc odpalimy sobie jeszcze jedną. Odpalaj, ja ją przykryję. Nie, po prostu są takie słabe. To nie moja wina, chociaż tamta coś się nie chciała palić pierwsza. Teraz odpalimy sobie K2 od Gao. O, ładny snop iskier z lądu. Aż mi się trochę ostrość straciła. I petarda była zdecydowanie najmocniejsza. Ale puszeczka nadal cała, troszkę już powginana. Tym razem Tiger Thunder od Arki. Okej. Tu jest drażka, tylko ją trzeba włożyć w ten sposób, bo ona jest za długa. No, nie w tą stronę. Jak nie wybuchnie, to się nie zdziwię. Też najmocniej z tych wszystkich pikolaków, poza Jorgowskim i K2. A tak to naprawdę całkiem... Oj, nie wziąłem znowu, nie tą petardę, co trzeba. Teraz chcemy te. Okej, okay, to są dwustrzałowe. Więc odpalaj. O, wyleciała spod tego, ale ogólnie też była dosyć słaba. No i teraz na finał, na podsumowanie, najnowsze Crazy Piraty od Komety z certyfikatem CE. To odpalaj. Chociaż to ma CE, więc się nie zdziwi, jak tej puszki i tak nie rozwali. No i puszki nie rozwaliła. A nie, rozwaliło. Patrzcie, na wylot. Możecie sobie normalnie patrzeć przez puszkę na świat.
Więc to by było na tyle z tego teściku. Nie mam pojęcia, gdzie jej spód mogło wywalić. Nie widziałem. Oczywiście te petardy były najmocniejsze, ale one były tylko na finał. Chociaż wrzucimy sobie do puszki jeszcze jednego. Tutaj. Czekaj. Odpalisz? Ja wezmę to tak. I puszki i tak nie rozwaliło. No, puszka się nie chce poddać tym piratom, więc najsłabiej wypadły, jak dla mnie, RC1 od Pyromaxa, zdecydowanie najsłabsze, ale też najmniejsze. Potem drugie najsłabsze były K1, Salutki na podobnym poziomie, Match Crackery i Tiger Thundery, potem Piccolo od Jorge, potem ta petarda cierna i chyba najmocniejsza była K2. Więc to by było na tyle w takim dosyć krótkim, ale ciekawym i przydatnym teściku. I widzimy się już w kolejnych filmikach. Siemka. No i na mini finałek, jeszcze pod większym garnkiem, odpalimy sobie FP3 SC. Pod garnek ona raczej dosyć słaba będzie. Flara ładna. Właśnie, to jest FP3 SC. FP3 BSC kiedyś taki oto garnek potrafiła wywalić na dobre 15-20 metrów, co najmniej, że już mała kropeczka się z takiego garnka robiła na niebie. A tutaj niestety tylko takie pierdnięcie.